Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na nowy haul lumpeksowy. To jest taki mega haul. To są zakupy już odłożone wcześniej z innych zakupów wcześniejszych, ale też całkiem ostatnie zakupy z ostatnich dni. I to też z takich wyprzedaży po 2 zł, więc ekstra. Już się cieszę. Pokażę Wam też oczywiście, co ostatnio miałam na sobie przez ostatni czas, stylówki, których jeszcze nie pokazywałam. Pokażę Wam, co miałam ubrane na scenie, podczas lekcji śpiewania kolęd na Małym Rynku w Krakowie, razem z Teatrem Loch Camelot. Pokażę Wam przebitki z tego koncertu, bo mieliśmy przepiękne kostiumy, na pewno to docenicie. I kochani, zaczynamy, bo zakupy są przepiękne. Kilka z tych rzeczy to są rzeczy dla innych osób, albo w prezencie, albo można powiedzieć, są to jakieś tam rzeczy, które po prostu kupując przeznaczyłam dla moich przyjaciół na przykład, czy rodziny. Także zaczynajmy już. No i kochani, zacznę od nietypowo, od najstarszych rzeczy, które najdawniej kupiłam i które po prostu sobie wcześniej podzieliłam na 2 programy. I tak, jedną z tych rzeczy jest taki żółty sweter. Zobaczcie, jest naprawdę przepięknym kolorze. Ja już pokazywałam Wam taki jeden żółty sweter z taką stójką, jakby z takim półgolfem, oversize. No i tamten też miał świetny skład i był w ogóle bardzo, bardzo fajny, ale dużo ciemniejszy odcień żółci. To jest taki bardziej kanarkowy, trochę taki żarówka kolor. No i ma bardzo dobry skład, już Wam mówię. To jest w ogóle firma Better Rich, więc dobra marka. Markowy sweter, przepiękna włókna ma w sobie, 50% alpaki, więc dla mnie, no ja kocham alpakę, po prostu. Zresztą chyba wszyscy, którzy noszą alpakę, ją kochają. 36% bawełny i 14% to są jakieś włókna sztuczne. Natomiast no jest to naprawdę bardzo duży, duży skład naturalny, więc świetnie. Jeżeli to jest powyżej tych 80%, to ja się w ogóle nie mogę przyczepić do danej rzeczy. No i jest prześwietny. To jest co prawda XL-ka, ale ja takie swetry, takie miśkowe, lubię mieć takie duże. I one fajnie wyglądają, takie duże, bo jak mamy je bardzo obcisłe i one są takie spuszone, to się wygląda trochę jak... Nie chcę tego tak oceniająco mówić, ale wygląda się trochę jak baleron, bo podkreślają kształty, jednocześnie nas pogrubiają. A tego typu sweter luźny wygląda jak luźny, po prostu. Widać, że tam sylwetka nie jest przyczepiona do tego i że pod spodem jesteśmy szczuplejsi, więc efekt wcale nie musi być pogrubiający. No i zobaczcie tutaj przebitkę z taką sukienką princeskową, z długim rękawem, która była w poprzednim holu lumpeksowym. No i właśnie do tego sobie mierzę ten żółty sweterek. To jest tylko przykładowa stylówka, bo taki sweterek będzie fajnie wyglądał też do spodni, i do mom jeansów, i do różnych właściwie rodzajów spodni, do czarnych spodni skórzanych też świetnie by wyglądał moim zdaniem. Także jestem bardzo z niego zadowolona. Jest przemilutki. Zobaczcie z bliska, jak to jest super włókno. Naprawdę jest takie no mega luksusowe i to jest takie cieplutkie, że naprawdę jest to sama przyjemność nosić i na pewno w tym tygodniu się w to ubiorę. Już się nie mogłam doczekać, żeby nakręcić ten haul i zacząć nosić ten sweter, bo wiecie, że mam teraz to wyzwanie, że noszę swoje rzeczy. No i kochani, nie nakręciłam kolejnej rzeczy, którą Wam tu pokażę, ale ona będzie właśnie pasować do tej stylówki, którą teraz widzieliście. Kupiłam dosłownie dzisiaj za 5 zł taką skórzaną torebeczkę designerską. Ona jest minimalnie ciemniejszym odcieniu, ale to jeszcze nie jest musztardowy, to jest taki jednak żółty kolor, więc moim zdaniem będzie fajnie wyglądać, bo ta sukienka ma też troszeczkę minimalnie inny odcień niż sweter, więc dobierając kilka tych odcieni żółci do siebie i powiedzmy jeszcze do tego czy brązowe, czy kremowe buty, jak najbardziej jest to fajne. I zobaczcie, ta torebusia jest taka malutka, taka portfelowa, jakby kosmetyczkowa trochę. Ma bardzo fajny środek, to jest w ogóle Beksundergard, nie umiem tego przeczytać, bo to jest po duńsku Kopenhagen, zobaczcie. Bardzo fajnie wykończona taką atłasem w środku i tu ma też kolorowy taki zamek jakby. I to jest coś w rodzaju takiej torebki, kopertówki do ręki, ale właśnie fajne jest też to, że to jest skóra i że można sobie tą
kopertówkę tak na nadgarstku zawiesić. Na przykład na zakupach to nie będzie przeszkadzać. Jak tu mamy telefon i portfel, to zupełnie swobodnie możemy sobie robić zakupy i tak to właśnie sobie przywiesić. Więc fajna rzecz i bardzo, bardzo ładny kolor. I bardzo mi się też podoba to marszczenie i kształt taki portmonetkowy tego. Tu jest usztywniona w tym miejscu. Także bardzo jestem też zadowolona z tej mikrotorebeczki. No, jeszcze rzecz, którą mam na sobie, to jest takie trochę zabawna rzecz. Może się skojarzyć z królową angielską albo z jakąś babciową rzeczą, ale to jest świetny swetrożakiet vintage, 100% wełna. Naprawdę wygląda vintage, ale on jest w takim stylu trochę 80sowym, co mi się mega podoba, bo bardzo lubię właśnie taki styl 80sowy. Nie jest bardzo obcisły, ale ma śliczny kolor. Zobaczcie, jaki fajny ma taką proszkowaną jakby fakturę i jest dwurzędowo zamykany na takie, zapinany na takie guziczki właśnie takie herbowe jakby. One są trochę nawet takie marynarskie, bo mają kotwiczki, ale załóżmy, że herbowe. Tu też są guziczki, zobaczcie. No i ja stwierdziłam, że wygląda bardzo fajnie do spódnicy takiej w zielonej kolorystyce, do zielonych rajstop i do tych butów, które mają taki ciemnozielony kolor, taki butelkowo-zielony, mocny kolor. No i druga wersja, to jest jedna wersja właśnie z tą spódnicą. I do tego... I do tego sobie włożyłam też taki, oprócz tego paska tutaj z tym łańcuchem, taki naszyjnik łańcuchowy, który już miałam wcześniej w stylizacjach, ale druga wersja to jest właśnie to, w co jestem teraz ubrana, czyli te moje bermudy w kratę szkocką, zielone rajstopy, zielone buty, no i właśnie ten żakiet z tym paskiem i to jest takie... takie angielskie, naprawdę. Bardzo mi się podobają takie, jak wiecie, takie angielskie rzeczy w stylu angielskim i to mi się kojarzy tak właśnie też świątecznie, bo to są te kolory świąteczne. Zieleń, trochę czerwieni, granat. Bardzo, bardzo fajna stylówka w takim vintage stylu, ale mnie się to podoba. Piszcie, czy Wam się też coś takiego podoba. Ja uważam, że ten żakiet jest po prostu mega i 100% wełna. Naprawdę jest bardzo, bardzo ciepły. Ja się nawet troszkę tutaj już grzeję w nim. Także taka stylowa. Idziemy dalej. Kochani, idziemy dalej. Następna rzecz, którą kupiłam, to właśnie wtedy jeszcze, czyli jeszcze to było jakieś 2 tygodnie temu i też bardzo, bardzo tanio na jakiejś wyprzedaży. Już powiem Wam szczerze, że jak chodzi o tą rzecz, to już nawet nie pamiętam, ile kosztowała. Ale to była naprawdę bardzo, bardzo niska kwota. I to jest taki sweter z alpaki znowu. Kolejny taki prawie identyczny sweter, jak taki beżowy z ciemnymi wzorami, który Wam pokazywałam, który miał takie tu alpaki na dole, wydziergane. Też jest to sweter dziergany, zobaczcie, to nie jest haftowane, tylko to jest wydziergany wzór. No i właśnie ma przepiękny, taki misterny wzór. Podejdę trochę bliżej, to zobaczycie, jakie ma ładne tu wzorki i kolory. To jest 100% alpaka. I bardzo, bardzo fajne ma te wzorki. Mi się to kojarzy trochę z tymi norweskimi wzorkami, ale to są właśnie takie alpakowe, czyli pewnie gdzieś Ameryka Południowa. Są też na rękawkach te wzory i na dole. I mam dwie propozycje z tym swetrem. Pierwsza to będzie z takimi leggingsami czarno-białymi, bo nieprzypadkowo, bo zobaczcie, tu są takie wzorki białe i tutaj w tym momencie też są takie jakby czarno-białe, szaro-białe. I te leggingsy właśnie... te spodnio-leginsy też mają taką pepitkę czarno-białą plus lampas, który ma w sobie kolor bordowy i biały, no i też występuje dokładnie to połączenie na tym swetrze, więc uznałam, że to jest fajne, do tego takie trochę bardziej hardkorowe, wysokie kozaki czarne na takim fajnym, mocnym obcasie. No i uważam, że to jest super taka codzienna, wygodniusieńka, ciepła stylówka, w której nawet właśnie można iść w góry, bo te leginsy też są bardzo ciepłe. Jak włożę pod to bieliznę termiczną, to będzie nie do zwyciężenia, bo alpaka tak pięknie grzeje, jest taka miła w dodatku, że po prostu wow. Także ciekawa jestem bardzo, jak się Wam coś takiego podoba. To jest taki mój sportowy styl. Ja uwielbiam w sportowym stylu nosić właśnie wygodne leginsy sportowe, albo nie sportowe, ale leginsy, żeby było mi super wygodnie, bo dużo mi jest bardziej wygodnie niż w takich jakichś jeansach czy tego typu odzieży. Dlatego właśnie na sportowo ja kocham nosić różne rodzaje takich leginsów, bryczesów leginsowych i do tego takie dłuższe swetry, które zakrywają pupę,
i którym jest, i z których jest wygodnie, super komfortowo, no ale też muszą być ładne, bo to jest moje główne kryterium ubrań i świetnej jakości oczywiście. No i druga stylówka to jest ze spódnicą, którą już też Wam pokazuję. To była spódnica z nowego towaru, więc ona koło tam 15 zł czy 20 zł kosztowała, ale bardzo mi się spodobała. I to jest spódnica, kochani, firmy Kukaj, z wełny i ma taką piękną kratkę, zobaczcie też. Te kolory tej kratki są też zbliżone do tego swetra. Taka gruba jakby wełna, trochę chanelowa. Tak mi się kojarzy tak trochę z tą, z tym, wiecie, z tym tweedem Chanel. Rewelacyjnie moim zdaniem ma krój. Trochę taka kratka może pogrubiać, ale odpowiednio dobrany strój troszkę to skoryguje. Dobra długość, fajna, taka niepogrubie, jakby krój jest niepogrubiający, krój jest taka linia A, więc to wygląda spoko. No i uważam, że kolory właśnie tego swetra i tej spódnicy są dosyć zbliżone. Tu też są takie brązowe, żółcie, trochę niebieskiego, kremowy, szary. No praktycznie można powiedzieć, że te kolory się tutaj w tej spódnicy powtarzają z tego swetra, dlatego tak przód sweterka wciśnięty, żeby trochę wyrównać proporcje ciała, wiecie, sylwetki, bo to jest jednak spódnica, nie widać całych nóg. No i według mnie super też to wygląda. Też bardzo wygodny strój i też mi się to spodobało całkiem. Według mnie naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, kochani, idziemy dalej. Do tej spódnicy też Wam mierzę jednocześnie taką bluzkę, tą koronkową, którą ostatnio w tych świątecznych stylizacjach mierzyłam. Też to super wygląda, jak dla mnie przynajmniej. Może być jak najbardziej takie połączenie. Do tego takie właśnie cieliste rajstopy ze złotą nitką, żeby nawiązać do tej bluzki. I dodatkowo zmierzyłam do tego taki żakiet, który kupiłam dzisiaj za 2 zł na wyprzedaży ostatecznej, bo dzisiaj tak wpadłam tylko na chwilkę, no i złapałam, zobaczcie. Znowu firma Buch, Kopenhagen. Piękne guziki ma ten żakiet, zobaczcie jakie są śliczne i takie ciężkie, to nie jest jakiś taki mega tani plastik. Tutaj też i on jest wykonany z bawełny i z poliestru. Tak, więcej jest naturalnego, ale on jest tak pół na pół naturalny, powiedzmy. Ale spodobał mi się jego krój, ciekawy, w ogóle jest niezapinany ten żakiet. Zastanawiam się, czy nie dorobię do niego zapięcia, albo nie będę go nosić z czymś zapinanym. Jeszcze wymaga odrobinę pielęgnacji ode mnie, bo wiadomo, to jest rzecz nowa. No i do tego tak to wygląda. Prócz tego zmierzyłam sobie też ten żakiet do tej samej bluzki, ale do tej spódnicy świątecznej, takiej od Pinko, którą Wam pokazywałam w ostatnim programie ze stylizacjami, takiej szerokiej. Trochę ten żakiet jest za duży, moim zdaniem, do tej spódnicy, ale zobaczcie, no tak to też może wyglądać. Wydaje mi się, że ten żakiet będzie świetnie wyglądał do spodni w stylu Chanel i do właśnie takich raczej węższych spódnic, krótkich spódnic, bo on jest taki trochę luźniejszy. On nie jest taki obcisły, że do szerokich dołów będzie fajnie wyglądał. No, może być do tej spódnicy, ale bardziej mi się podoba do tej grubszej chyba jednak. No. Także no, taki nabytek za 2 zł, więc jestem też bardzo zadowolona. Piszcie, co myślicie o tym żakiecie. Na pewno ja bym tutaj jeszcze troszkę go zmodyfikowała, dorobię mu tu być może jakieś takie atłasową kokardę, wiązanie w kolorze i może to pomoże, w kolorze pomoże. Brawo, Kinga. Kochani, idę dalej tymczasem. Co dalej? Dalej zakupiłam dzisiaj też na wyprzedaży czapkę w rozmiarze dziecięcym od Louis Vuitton. Zobaczcie. I to jest 100% wełna, to na pewno. Natomiast mi się wydaje, że to jest czapka damska, którą jakaś dama wyprała w za gorącej temperaturze, w ciepłej wodzie i po prostu się ona skurczyła. Tak mi się wydaje, bo to jest, to wygląda na tak minimalnie sfilcowane, natomiast w ogóle to nie przeszkadza, bo ta wełna jest bardzo przyjemna i ona ma taki typowo Louis Vuitton wzór, ale prawie nie widać tego, taki jakby szaro-czarną kratę. No w każdym razie zakupiłam to z myślą o, oczywiście o juniorze, o dziecku. Także to taki mikroprezencik, trochę żartobliwy, bo moja przyjaciółka bardzo lubi firmowe rzeczy, więc Louis Vuitton dla dziecka super sprawa. Według mnie jeszcze za 2 zł, to już w ogóle. Kolejna rzecz za 2 złotóweczki, to taki szal, który
też zmierzyłam tutaj do jednej ze stylówek, pokażę Wam to zaraz z tym szalem. Szal z kaszmiru czystego za 2 zł, zobaczcie, ma przepiękne kolory, ale w stylówce też Wam pokażę właśnie, właśnie te kolory, bo będę się tak zbliżać do kamery i bardzo, bardzo ma przepiękne barwy, naprawdę. Tutaj jest od takiego ciemnego turkusu przez fiolet, taki lekki pomarańcz, zieleń do różu. I tak jak mówię, kaszmir, śliczne wzory, naprawdę jestem zadowolona, za 2 zł coś takiego kupić, to jest naprawdę gratka, kochani. Kolejna rzecz za 2 zł, dzisiaj tak trochę lecę, bo wiecie co, powiem Wam szczerze, że jestem trochę już dzisiaj zmęczona po koncertach, które były cały weekend i dzisiaj miałam bardzo intensywną pracę, jeszcze musiałam załatwić kilka rzeczy takich ważnych, przedświątecznych, jeszcze z rozbiegu kręcę dla Was ten program, ale już tak na ostatniej parze, więc dzisiaj będzie trochę krócej. Ale za to dużo rzeczy, więc tym bardziej się śpieszę. Kochani, kupiłam właśnie za 2 zł przepiękny, ale bardzo, bardzo mały golfik z kaszmiru. Taki, zobaczcie, ma w ślicznym gatunku kaszmir, w takim beżowym kolorze pięknym. On jest na mnie trochę za mały. Ja go tam zmierzę, ale jest na mnie za mały. To jest taka XS-ka. I jeszcze jest niewyprany, ale no, zmierzyłam go dla Was. Śliczny jest naprawdę, bardzo obcisły, ale piękny, piękny kaszmir i no, jestem bardzo zadowolona, że mi się udał za 2 zł taki kaszmirowy golfik kupić. On będzie przeznaczony dla mojej przyjaciółki Kasi, bo ona jest, co prawda, kształty kobiece ma bardzo piękne, natomiast jest mniejsza, ogólnie jest ode mnie mniejsza, niższa i drobniejsza, w związku z tym na nią to będzie perfekcyjne po prostu. Perfekcyjne, nie będzie aż tak opięte jak na mnie, w ramionach szczególnie, no i rękawy będzie miał na nią dłuższe, bo na mnie to takie 7/8 są rękawy, ten sweterek, ale jestem bardzo zadowolona, bo kaszmir za 2 zł to jest super okazja, sami przyznajcie. Jeszcze mam tutaj jedną rzecz, której nie zmierzyłam, bo gdzieś mi się schowała pod spodem i nie zrobiłam z nią stylówki. Może jeszcze dokręcę Wam stylówkę, jeżeli tak, to napiszcie koniecznie, co o niej myślicie. Bardzo śmieszne, że zobaczcie, jakie to jest długie. Wygląda trochę jak szalik i szczerze mówiąc, można też to użyć jako szalik, bo można sobie to zwinąć i po prostu się tym zapatulić. I mamy fajny kolor pod szyją, ale to jest generalnie taki krótki sweterek robiony ręcznie i to jest znowuż alpaka, ale wydaje mi się, że tym razem to jest alpaka z angorą. Na pewno jest w tym alpaka, albo to jest ta baby alpaka, wiecie, bo ta baby alpaka ma taki podobny dotyk trochę do angory, ale jest dużo lżejsza i wydaje mi się, że to jest baby alpaka. Tak, ja bym stawiała, że tak na 95%. I no jest to przemilusie, zobaczcie. Kolory są szalone, wiecie co, ale zastanawiałam się, czy to brać, bo te kolory, myślałam sobie, na zimę będzie to ciężko wystylizować, ale potem sobie przypomniałam o moich spodniach z H&M-u, tych takich oversize'owych z zaszewkami i zaraz być może właśnie Wam pokażę stylówkę z tym. W każdym razie to jest takie luźna, oversize'owa narzutka, taki kamizelko-sweterek, który będzie świetnie i bardzo modnie wyglądał. No i ten zestaw kolorów cukierkowy jest bardzo ładny w sumie, bardzo mi się to podoba. I jeżeli uda mi się to wystylizować i nosić, to będę mega zadowolona. Także i to nie było drogie też. To nie pamiętam już też ceny, bo to już minęło już kilka tygodni od zakupu, no i nie pamiętam. Ale też było to tanio, na pewno to było tanio i bardzo mi się to podoba. Piszcie, czy Wam by się podobały takie żarówowate ubrania, jak ten sweter żółty, albo ten turkusowo-różowy. Ja uwielbiam takie mocne kolory, bo lubię się bawić tymi zestawieniami kolorystycznymi. Po prostu sprawia mi to frajdę, dobieranie tych kolorów, wymyślanie tych zestawień kolorystycznych. To jest dla mnie taka twórcza zabawa. No, ale nie każdy to lubi. Niektórzy lubią mieć proste rozwiązania i się nie męczyć z tymi dziwnymi zestawieniami. Kochani, kupiłam rajstopy jeszcze, super, po 5 zł, zawsze wyszukuję dobrej jakości rajstop, nie kupuję takich dziadowskich rajstop, wiecie co, można w Tesco kupić za 9 zł, przysłowiowe, żartuję, także kupuję takie lepsze rajstopy, albo rajstopy w ciekawych kolorach, fajną fakturą, z fajnym wzorem, no i tak, już tego typu rajstopy już miałam, Tej firmy dokładnie. One wyglądają trochę jak rajstopy lat 60., ale myślę, że to są zupełnie współczesne, albo prawie zupełnie współczesne rajstopy.
A być może są z lat 2000, bo tu trochę taka stylizacja jest z tyłu jakby z lat 2000 coś. W każdym razie mają piękny musztardowy, żółty kolor i będzie mi do wielu rzeczy pasować. Na przykład mogę go nosić do musztardowych kozaków zamszowych i do takiej sukienki z tymi wzorami żółtymi i do swetra tego żółtego, więc też fajne i nawet pasować będzie do tej torebki, którą tutaj mam, bo naprawdę bardzo podobny kolor, troszkę ciemniejsze są rajstopy, ale wiecie, rajstopy jednak trochę się naciągają i razem z nogami nie są takie stuprocentowo nieprzezroczyste, bo to nie jest jakaś dwusetka, tylko 60 raptem. Trochę będą jaśniejsze, więc będzie fajnie to wyglądać. Dwie pary takich fajnych rajstop w kolorze ekry kupiłam. To jest dosyć cienkie, 20. Ale ja w jesieni, na przykład na wiosnę, lubię takie rajstopy i do tej stylówki, którą ostatnio widzieliście, kremowa spódnica, ta bluzka, bluzka taka koronkowa, na przykład tego typu rajstopy przepięknie będą wyglądać do jasnych butów jakichś, do kremowych butów, do kremowych kozaków też, jeśli będziemy we wnętrzu oczywiście. No i ostatnia rzecz to Wolforda rajstopy, przesuper firma. Jak zobaczyłam te rajstopy, to prawie podskoczyłam. Nowiutkie oczywiście zapakowane. I one mają stalowo-szary kolor, bardzo ładne. Są naprawdę pięknej jakości rajstopy, w dobrym dla mnie rozmiarze. No i to są takie grube rajstopy, to jest coś w około też 60, być może nawet do 100 to dochodzi. Ale bardzo jestem zadowolona i zawsze właśnie, jak mówię, kupuję te nowe, zapakowane, jeszcze zaklejone rajstopy w lumpeksach, bo są dużo tańsze. Zamiast 100 to zapłacić tam 120, zapłaciłam 15 zł. Więc moi drodzy, to jest czysta oszczędność, takie zakupy w lumpeksie. Następna rzecz, tak jak mówię, dzisiaj jest mega haul, dużo rzeczy. Dużo rzeczy, bo mi się nazbierało, a robiłam inne programy, nie miałam czasu wszystkiego Wam jeszcze pokazać. I w dodatku jeszcze rzeczy, które obiecałam Wam sylwestrowe, to jeszcze Wam pokażę po świętach, a przed Sylwestrem, razem ze stylizacjami sylwestrowymi. Bo będzie tam tylko kilka rzeczy, ale właśnie takich już bardziej imprezowych, więc stwierdziłam, że zrobię to już razem w jednym odcinku. Kochani, kupiłam cudowną sukienkę. To jest chyba rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona tym razem. Naprawdę, jest przepiękna. Takie rzeczy właśnie unikatowe bardzo rzadko idzie kupić. Naprawdę rzadko się trafiają. Nie wiem, czy pamiętacie, w lecie kupiłam taką piękną sukienkę indyjską, która później wylądowała u mojej przyjaciółki. Przepiękną sukienkę i naprawdę takiej sukienki na pewno już nigdy nie trafię nigdzie. To jest unikat. Także mam nadzieję, że moja przyjaciółka jest z niej bardzo szczęśliwa, bo ja bym była na pewno. No ale ja też coś zyskałam. Kochani, i ta sukienka jest Peruvian Connection, rozmiar M, ona jest do ziemi, bardzo długa jest, ale zobaczcie, to jest bawełna, tam jest napisane na metce fine cotton, czyli taka wysokiej jakości bawełna i takie coś naprawdę latami się nosi, no wiadomo, to nie jest sukienka, którą będę nosić dosłownie codziennie, ale już w niej byłam i to jest już nie dość, że mój zakup, to jeszcze, to jest właśnie już ta rzecz stylówkowa. Wczoraj, kochani, w niedzielę byłam w niej na koncercie, w sensie poszłam w niej, oczywiście później przebrałam się w kostium, który zaraz zobaczycie, ale poszłam w tej sukience i pokażę ją Wam teraz w stylówce, ale jeszcze zobaczcie ten wzór. Jest cudowny po prostu, jeszcze ma takie wykończenie, taką piękną taśmą tutaj, koronkową. I ona ma krój trochę takiej średniowiecznej sukni. Jest taka tutaj trochę obcisła, ale się rozszerza, taka rozkloszowana samym dołem. I to jest dzianina, bardzo ciepła dzianina. Wiecie co, ja byłam w samej tej sukience i nie zmarzłam. Ona ma troszkę krótki rękaw, także jak do tej sukni, to na przykład albo płaszcz z takimi ciepłymi tutaj mankietami, albo długie rękawiczki, takie dłuższe rękawiczki. Ona ma takie 7/8 rękawy na mnie. No ale to tak ma być, bo to jest M-ka, więc to nie jest, że za mała jest na mnie, tylko właśnie jest na mnie taka luźniejsza lekko i rękaw jest po prostu krótszy. Ale no przepiękna i zobaczcie, ja ją wymyśliłam sobie do takich mocnych butów typu trapery. Super do takich butów wygląda, bo to jest trochę taki w stylu gotyckim. I mam taki naszyjnik jakby łańcuchowy do tego, łańcuch można powiedzieć. I włożyłam sobie, raz jestem zupełnie bez paska, taka luźna ta suknia, też bardzo mi się tak podoba,
A druga wersja jest z pasem, takim właśnie trochę w stylu gotyckim, trochę w stylu folkowym, pleciony, skórzany pas z taką mocną klamrą. I podoba mi się to, wiecie dlaczego? Bo ta sukienka spokojnie może być bez paska. Ale ten pas ma tą taką kościaną wstawkę w klamrze i klamra jest srebrna, taka też rzeźbiona trochę w takie wzory i to tak rozświetla trochę tą stylizację, odczernia tą sukienkę, bo ona jest bardzo mroczna mimo wszystko, ale po prostu mnie się to kojarzy z jakąś taką gotycką księżniczką, z jakąś panią z lasu, jeszcze te wzory takie niesamowite. Bo to jest wzór wdziergany, czyli to jest taka dzianina jakby już, z której to jest uszyte. No w każdym razie piszcie, co myślicie o tej sukience, ja jestem w nią zachwycona, po prostu czułam się naprawdę przesuper w tej sukience wczoraj. No, a teraz właśnie co później miałam na sobie? Później miałam na sobie ten oto płaszcz razem z suknią, nie tą suknią, która tu jest, to tylko tak zawiesiłam. To jest przepiękny płaszcz z lumpeksu oczywiście. Zobaczcie, jakie ma rękawy. No i on wygląda jak bombka choinkowa. Dlatego właśnie ten płaszcz przeznaczyłam i trzymam go w teatrze, przeznaczyłam go na lekcję śpiewania kolęd. I z naszym teatrem, Loch Camelot, zawsze śpiewamy te lekcje patriotyczne na rynku w Krakowie. To jest impreza organizowana przez Bibliotekę Polskiej Piosenki oraz przez miasto Kraków, przez prezydenta miasta Krakowa. I nasz teatr właśnie wykonuje to. Śpiewamy tam kolędy, między innymi nasze własne, w sensie naszego teatru, kolędy autorskie. I bardzo serdecznie Was zapraszam, jeśli kiedyś będziecie mogli przyjść, to przyjdźcie na rynek, na jakieś wydarzenie, czy na majówkę, czy na kadrówkę, czy na listopad, czy na właśnie kolędy, bo warto, jest bardzo dużo ludzi i razem śpiewamy, rozdawane są śpiewniki, jest bardzo fajnie, wesoło, uroczyście, warto przyjść i się pobawić z nami. No i w każdym razie, wracając do kostiumu, to jest przepiękne, zobaczcie, jakie to jest niesamowicie uszyte i kupiłam to kiedyś za 20 zł w lumpeksie. Ciężko uwierzyć, bo naprawdę to jest przepięknie zrobione, zobaczcie. Pod to miałam zieloną suknię, czerwony taki mój ukochany kaptur z lisa, który już widzieliście u mnie, żeby ożywić też, mimo wszystko jeszcze ten zielony, czapkę futrzaną z taką koroną nałożoną i w ogóle dziewczyny, myśmy były przebrane za takie bombki jakby, takie królowe bombek. Można by powiedzieć, że byliśmy takimi żywymi ozdobami na choinkę i 80 czy nawet 90% tych strojów to są moje rzeczy, które przyniosłam i które ubrałam koleżanki. No oczywiście panowie mieli tam stroje częściowo z teatru wypożyczone, ale właśnie panie były ubrane w dużym stopniu w rzeczy, które ja mam, czy po prostu kupiłam jako kostiumy. Także jeśli się zastanawiacie, do czego jest mi potrzebne czasem tyle rzeczy, które kupuję, to niektóre właśnie z nich lądują w teatrze jako kostiumy. No i się bardzo przydają, no bo takie rzeczy są bezcenne, wiecie, bo wynajmowanie kostiumów czy kupowanie kostiumów jest niesamowicie drogie, a szycie to już nie powiem. Także to są przesuper rzeczy, zobaczcie mnie w tej sukni, jak wyglądam, tutaj Wam wstawię kilka przebitek, między innymi na ulicy Floriańskiej w Krakowie, na ulicy Tomasza, tam gdzie mamy nasz teatr, są też przebitki. Mam też tutaj zdjęcie wspólne z Basią Stępniak-Wilk, znaną pieśniarką, piosenkarką, poetką i bardzo Was też zachęcam, żebyście zajrzeli na stronę Basi, podlinkuję Wam stronę w opisie, zajrzyjcie koniecznie na stronę Basi. Basia nagrała przepiękną płytę z kolędami, piosenkami świątecznymi, ma niesamowity nastrój, bardzo Wam polecam, super prezent na święta, ale nawet i na poświętach. Jeśli nie zdążycie, to zapraszam Was na jej kanał YouTube, też Wam podlinkuję kanał Basi w opisie. Nie ma nic bardziej przyjemnego, takiego relaksującego niż jej piosenki właśnie w okresie świątecznym. Naprawdę są w świetnym takim bardzo poetyckim i bardzo przyjemnym nastroju. Być może znacie Bombonierkę, piosenkę w wykonaniu mojej koleżanki z teatru. To jeszcze nie zna, to powinien poznać zdecydowanie. Świetna artystka. Kochani, polecam Wam też nową piosenkę, która została tutaj aranżowana i nagrywana u nas w studio. Mianowicie jedna z finalistek Szansy na Sukces, o pseudonimie Azja, Asia Mądry, wydała nowy klip. Też Wam podlinkuję w opisie. Zachęcam Was do zobaczenia, bo Asia jest świetną piosenkarką i na pewno będzie
warto i przy okazji właśnie studio Wiktora też miało w tym swój udział, więc super! Tymczasem zachęcam Was do zobaczenia kolejnych filmików i oczywiście do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Możecie też zajrzeć na mojego Instagrama, bo tam wrzucam zdjęcia, między innymi zdjęcia właśnie te z lekcji śpiewania, ale też różne inne zdjęcia, stylówki z tych filmów i różne inspiracje. I kochani, zapraszam Was na moje Vinted, bo tam też są jeszcze rzeczy, które z okazji świąt chętnie też Wam obniżę o jakiś tam procent. Także zapraszam serdecznie i zapraszam już na dekorowanie, pieczenie i dekorowanie piernika i ostatnie finał dekorowania mojego domu, choinkę. To będzie przed samą Wigilią. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i ci, z którymi się już nie zobaczę, wesołych świąt, bądźcie zdrowi i dużo nadziei na nowy rok, bo wiecie co, nadzieja to jest to, co nas trzyma i święta Bożego Narodzenia to jest taki właśnie piękny czas, kiedy możemy się trochę odrodzić, bo chyba o to w tym chodzi, żeby się odrodzić tak duchowo, zacząć od nowa z nadzieją. Jeszcze Wam pożyczę w następnym filmie wszystkiego najlepszego na nowy rok i na święta. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Thank you.